Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny. Oto Pan Bóg przyjdzie z mocą. Alleluja. Z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli i zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Każdym dniem zbliżamy się do świąt Narodzenia Pańskiego. Adwent osiągnie wkrótce swój ostatni czas. Od 17 grudnia, ten ostatni tydzień Adwentu, to szczególny czas przygotowania całego Kościoła na przyjście Chrystusa. Słowo stanie się ciałem i zamieszka między nami. Cud nad cudami, największe misterium, największa tajemnica naszej wiary. Tak wielka, że na sam dźwięk tego cudu powinno się zgiąć każde kolano. Nic dziwnego, że tradycją Kościoła było przyklękanie na słowa, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Widzieliśmy to dziś podczas mszy świętej w rycie nadzwyczajnym, w mszy świętej trydenckiej, która zna obrzęd drugiej Ewangelii. Po zakończeniu Eucharystii, po rozesłaniu, po błogosławieństwie końcowym, kapłan przechodzi na stronę Ewangelii, czyli na tę stronę, i odczytuje z tablicy, taką tablicę widzimy na naszym bocznym ołtarzu, po łacinie słowa: na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo, i tak dalej. Cały początek Ewangelii Janowej. Kiedy dojdzie do tego wersetu, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, klęka. Jest to, moi kochani, bardzo dawna tradycja, pełna pokory, pełna wdzięczności, pełna uwielbienia wobec cudu wcielenia, czyli właśnie tego: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ale jak każda tajemnica, również i ta, ona budzi pytania, budzi pewien niepokój, nie wszyscy ją rozumieją, nie wszyscy
dostrzegają jej ważność. Wielu, jak i co roku, przejdzie koło naszej nowej szopki i powie, no ładnie, ładnie zbudowali, tak pięknie, tak cute, tak co roku, tak słodko, dzieciąteczko i wszystko takie ładne, sianeczko, żłóbeczek, oślątko, wołek i pójdzie do domu. Tak jakbyśmy przechodzili obojętnie wobec tego, cóż ten żłóbek wyraża. Tam nie jest tylko cute, tam nie jest tylko sweet i tam nie jest tylko coś, co ma nam wzbudzić jakieś tkliwe uczucia w naszym sercu. Christmas Nativity, czyli ten czas Narodzenia Pańskiego, ma pobudzić nas do refleksji. I ona, moi kochani, zaczyna się już teraz. Dlatego trzymamy światła w naszych dłoniach, patrząc w ten płomień świecy i uświadamiając sobie, że jedynym światłem mojego życia jest Jezus. Choćbym zapalił nie wiem ile lamp w moim domu, choćbym nie wiem jakie ognisko na moim jardzie tam sobie rozpalił, to wszystko przygaśnie. Wystarczy, że elektrownia wyłączy prąd i nie ma. Chrystus nie gaśnie. Prawdziwe światło przyszło z nieba. Światło, które tobie i mnie, moi drodzy, zadaje pytania. I dlatego może właśnie dziś Jan Chrzciciel, o którym słyszeliśmy tyle w ostatnią niedzielę, wysyła swoich posłańców do Pana Jezusa z pytaniem, czy Ty jesteś Mesjaszem, czy też mamy czekać na innego. Przecież Jan Chrzciciel odczuwał tą obecność Bożą już w łonie swojej matki Elżbiety. Poruszyło się z radości dzieciątko, a jednak wysyła posłańców, chociażby żeby oni sami usłyszeli i doświadczyli. Tak jakby Jan Chrzciciel przeczuwał, że wkrótce jego misja się zakończy. Przebrzydła Herodiada nakaże ścięcie jego głowy i zakończy się jego ziemskie życie. Wielu uczniów Jana Chrzciciela stanie się uczniami Pana Jezusa. I zobaczcie, co słowo wcielone, co to światło mówi dla tych posłańców. Co oni usłyszeli? Idźcie, donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Cóż oni widzieli? Cóż takiego słyszeli? Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, a ubogim głosi się Ewangelię. I kochani, to jest przepowiadanie Pana Jezusa, pełne mocy, pełne cudów, pełne uzdrowienia, pełne łaski. Bóg nie przyszedł przejść obojętnie przez twoje życie. Bóg przyszedł, aby twoje życie zmienić, nawrócić, dotknąć, uświęcić, wypełnić swoją obecnością. Każdy z nas, kochani, jest troszkę takim trędowatym, chromym, niewidomym, niesłyszącym, a nawet może umarłym w grzechach. Jezus, słowo wcielone, światło żywe, chce to zmienić. I dlatego, kochani, i my odchodzimy dzisiaj razem z posłańcami Jana Chrzciciela umocnieni. Na każde spojrzenie na tą płonącą świecę dla ciebie niech będzie znakiem i przypomnieniem. Nie ma innego światła w naszym życiu poza Jezusem. Poza Bogiem tylko ciemności. Poza Bogiem możemy się tylko zgubić. Światło wieczne. Jezus Chrystus zmartwychwstanie. I narodzi się, i oby to nastąpiło w naszych sercach. Niech ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii będą dla ciebie i dla mnie, drogi bracia, droga siostro, drodzy przyjaciele, umocnieniem, siłą. Szczególnie dla was, kochani przyjaciele, którzy jesteście w domach, chorujecie. Błogosławiony jest ten, kto we mnie
nie zwątpi. Prośmy zatem Pana Jezusa, światło wieczne, o światło dla naszego serca, aby nie było w nim zwątpienia, niepotrzebnych pytań, chodzenia po nie wiadomo co, tylko aby była w nas wiara, że Jezus Chrystus jest jedynym światłem, Bogiem żywym i prawdziwym. Jeżeli wzbudzisz w sobie taką wiarę, jeśli pozwolisz Bogu dotknąć swoje serce taką wiarą, ten Adwent, ta roratnia msza, każda modlitwa w Adwencie wyda obfite owoce. A błogosławiony ten, który we mnie nie zwątpi, mówi Pan. Amen.